Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Ilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z racji żywnościowej. A w dzisiejszym odcinku to, czyli nietypowa racja, duńska wojskowa racja żywnościowa. Zapłaciłem za nią, jak dobrze pamiętam, albo 150, albo 200 zł, czyli dosyć sporo i dosyć długo czekała ona na swoją kolej. Jest to racja dodatkowo trochę przeterminowana o rok, jak to nagrywam prawie, więc będzie interesujące, ale mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Jeśli chodzi o rację, to w środku znajdziemy ponad 3700 kilokalorii, co jest naprawdę dużą ilością, patrząc na tak małe tak naprawdę opakowanie, o wiele mniejsze od chociażby racji brytyjskich. I jeśli chodzi o menu, to mamy numer 7, czyli kutbola mit spaghetti, nie wiem jak to się po duńsku czyta, czyli klopsiki ze spaghetti. Myślę, że będzie dosyć interesująco. Jest tutaj również cała reszta rozpisana, ale nie da się tego w ogóle rozczytać. Samo opakowanie było otwarte przez sprzedawcę, ale jakby coś, to w ogóle nie patrzyłem do środka, nie wiem co tam jest, nie wiem co tam się znajduje, więc będzie to dla mnie również miła niespodzianka. Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania, tylko pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, by być na bieżąco, bo z tego co sprawdzam, to prawie 70% ludzi, którzy ogląda, o którym mnie oglądają, nie subskrybują kanału. Szkoda, szkoda, po prostu szkoda. Tak więc subskrybujcie, by was nic nie ominęło, zapraszam jeszcze na G2A i zapraszam już do odcinka. Duńska racja żywnościowa. Można powiedzieć, że prawie że sześcian. Z jednej strony mamy rozpiskę menu, co się znajduje w środku, jak i główne danie, czyli klopsiki ze spaghetti. Menu numer 7, ilość kilokalorii 3707. Po jednej stronie mamy dosyć duży znaczek Y, jak i po drugiej stronie znajduje się to samo, to jest jakaś plamka. Mam nadzieję, że to nie jest związane z rzeczami, które są w środku. A po jednej jeszcze stronie, dokładnie tutaj, mamy również nalepkę dosyć ważną informacją, czyli MHTD. Obstawiam, że to jest to samo co niemieckie MTD, czyli Best Before. Najlepsze przed 21.03.2018. Ja to nagrywam pod końcówkę lutego 2019. Tak więc zobaczmy, co znajduje się w środku. Okej, tak jak mówię, pierwszy raz to otwieram, tak więc sam nie wiem, co tutaj się do końca znajduje. Danie główne, czyli właśnie Meatballs and Spaghetti. Tu akurat dosyć duża ciekawostka, ponieważ danie, które byłem prawie że pewien, że będzie zepsute, ponieważ jest mokre, o to nie jest w ogóle liofilizowane, to jest zwykłe danie z sosem, mięsem i po prostu makaronem, jest najlepsze aż do czerwca 2020 roku, więc ciekawostka. Makrele w sosie pomidorowym. Zaciekawiło mnie to, że jest to produkt robiony w Tajlandii i jakby coś został stworzony 15.07.2016. No, ryby, które mają 3 lata, będzie ciekawie. Ponownie ryba, tym razem tuńczyk w sosie własnym, czy też jak to jest nazwane, w wodzie. Musli z owocami, chemiczny podgrzewacz, batonik proteinowy o smaku tofi, suszona żurawina, orzeszki solone, czekolada, taka dosyć chuda, taki mały kawałek, Brussels pâté, jest to pasztet z wieprzowiny, tłuszczu z wieprzowiny, z wątróbki, woda, sól, cebula i jakieś dodatki, czyli pasztet wieprzowy z wątróbką. Ciekawie. Zestaw akcesoriów, otworzymy to sobie na sam koniec. Tak zwany sport drinking powder, czyli nic innego jak po prostu izotonik, w tym przypadku o smaku brzoskwini. Napój o smaku kakao. Ponownie izotonik, tym razem cytrynowy. Masło orzechowe. Ostry sos. Hülkensbrot. Tego co rozumiem, po prostu pieczywo. Rodzynki. Zapałki. Mus owocowy. I co ciekawe, jest to również rzecz, która bardzo często szybko się psuje, ale nadal jest do stycznia 2020 roku. Więc ciekawe, czemu na opakowaniu było napisane, że Best Before 2018 marzec. Większość rzeczy tutaj jest aż do 2020 roku. I to nawet tego typu bardzo wrażliwe, typowe musy owocowe, które no... trudno, żeby przetrwały ponad 3-4 lata, a jednak. Ciasteczka, zbożowe, dżem i ponownie Hülkensbrot, czyli pieczywo. Czyli jakieś połączenie, taki swego rodzaju batonik, orzechy plus owoce. No, wygląda to naprawdę ciekawie, musi to być smaczne. No, przetestujemy. No i na sam koniec ponownie pasztet wieprzowy z wątróbką. I to jest wszystko. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Wygląda to bardzo przyjemnie. Widać, że jest duża różnorodność. Mamy zarówno coś słodkiego, coś słonego, coś do chrupania, coś do zjedzenia na szybko, coś do przegryzienia, coś do od razu po prostu na słodko. Bardzo fajna, duża różnorodność. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jest tego naprawdę dużo i widać, że tutaj jest ponad te 3000 kilokalorii. I to nie takich chamskich, typowo tłuszczowo-cukrowych, tylko takich naprawdę bardzo fajnie zrównoważonych. Przygotujmy to wszystko i idziemy do odcinka. Tradycyjnie zapomniałem, jeszcze trzeba otworzyć zestaw akcesoriów, który się trzyma na taśmie. Woreczek strunowy, na to również warto zwrócić uwagę. To jest albo miejsce, żeby tutaj wywalić śmieci, albo żeby zrobić w nim różnych wiele rzeczy. I zobaczmy, co znajduje się w środku. Spora ilość soli, 3 gumy V6 oraz wykołaczka, czarna herbata, chusteczki antybakteryjne, łyżki plastikowe, sztuk 2, bardzo porządnie zrobione. To akurat muszę przyznać, rzadko widać tak dobrze zrobione plastikowe łyżki, szczoteczka do zębów, miła odmiana, 2 saszetki cukru, aż 3 saszetki, co ciekawe, kolumbijskiej
kawy. Spróbujemy. Pieprz, pieprz, raz, dwa, trzy. No i jeszcze trochę wykołaczek. Taka mała bzdurka, a cieszy. Idziemy to robić. Moi drodzy widzowie, oto jest prawie cała racja żywnościowa. Wszystko, co było w pojedynczej sztuce, tutaj dałem. Pamiętajcie o tym, że niektóre rzeczy mam razy dwa, czyli mam jeszcze więcej napojów i tak dalej, ale to się dubluje, więc to jest to samo. Jest tych rzeczy naprawdę dużo. Sami to widzicie, jest ogromna różnorodność. Pachnie mi tutaj wyśmienicie. Są tylko dwa dania na ciepło, czyli danie główne, jak i musli. Cała reszta jest już gotowa, więc chyba nie zostało nam nic innego, jak po prostu wszystkiego spróbować. Zapraszam do oglądania. Wszystko jest już przede mną. Nie będę ukrywał, że pachnie to wszystko wyśmienicie. Wygląda to równie dobrze. Tych rzeczy, tak jak wspomniałem, do jedzenia dzisiaj trochę będę miał, więc myślę, że będzie ciekawie. Tradycyjnie, jak to w racjach żywnościowych, zaczniemy od dań, które są na ciepło, żeby je zjeść. Na ciepło, a nie na zimno. I zaczniemy od dania głównego, czyli klopsiki ze spaghetti. Co bardziej powinno być tłumaczone jako klopsiki z makaronem bardzo dziwnym, ponieważ nigdy w życiu takiego dziwnego makaronu a la cięte oczka nie widziałem. Sos bardzo gęsty, sos bardzo, bardzo ciemny, wręcz taki powiedziałbym brązowy, aniżeli czerwony. Spróbujemy pierw samego sosu i makaronu. Makaron bardzo delikatny, dosłownie nic nie trzeba gryźć. Widać, że to wszystko jest przygotowane. Tego rodzaju taka papka w buzi zostaje, ale smak takiego spaghetti z mięsem jak najbardziej jest. Smakuje dobrze, jest przyjemnie przyprawione, dodałbym trochę soli, jest sól, więc można tutaj śmiało dodać. Czuć taką ilość koncentratu, bo na końcu taka jakby bardziej kalaretowata konsystencja zostaje, aniżeli taki typowy, naturalny sos. Ale jak najbardziej sos i makaron. Okej, okay. Spróbujemy teraz samego klopsika. Sztuk 4. Próbujemy teraz wszystkiego naraz. Mięso jest w miarę dobre, ale mogłoby być o wiele lepiej przyprawione. W porównaniu do tego sosu, który jest naprawdę intensywny, robiony na koncentracie, po prostu to mięso nam gdzieś zanika w smaku. To danie jest dobre, jest przyjemnie przyprawione, bardzo aromatyczne, o przyjemnej konsystencji takiej, żeby po prostu ją szybko zjeść i nie gryźć. Mięso ma bardzo fajną konsystencję normalnego i dobrego klopsika, ale niestety mięsu brakuje po prostu tej wyrazistości w smaku, ponieważ on w tym bardzo intensywnym sosie się niestety gubi. Trzeba to wszystko przepłukać. Mamy tutaj sporo napojów do wyboru, ale to mnie interesuje najbardziej, czyli kolumbijska kawa instant. Jeśli chodzi o kolor, to nie jest taki ciemny, on jest taki leciutko brązowawy, nawet trochę przejrzysty u góry, zwłaszcza widać ilość wody. A dałem 150-160 ml wody, powinno się dać 180 akurat tutaj. Jedyny napój, który wymaga więcej ilości wody, czy też który daje nam więcej napoju, to jest napój instant. Z jednej saszetki można zrobić pół litra napoju, więc dużo. Spróbujmy tej kolumbijskiej kawy. Pachnie jak taka czarna, mocno palona kawa. Mocne to jest. Mocna, mocno palona, czarna kawa instant. Bez jakichkolwiek zaskoczeń albo robienia wow, kolumbijska kawa. Smakuje jak typowa kawa instant, tylko że trochę mocniejsza. Ale wyjątkowo mi smakuje, ponieważ ona nie jest taka gorzkawa na końcu. Rzecz na ciepło numer 2, czyli musli. Wolę jest jeść od razu teraz, ponieważ im będzie zimniej, tym bardziej nam zgęstnieje. Pachnie wręcz fenomenalnie. Takim typowym mlecznym wręcz zapachem. Spróbujmy. Wow. O, wow. Czuję się teraz tak, jakbym jadł musli z dodatkiem białej czekolady. Ja wiem, że biała czekolada to nie czekolada, ale czasami się po prostu wręcz chce takiego smaku białej czekolady. No przynajmniej ja tak mam. I tutaj ten mleczny taki smak, słodkawy, to jest słodkie, ale nie za słodkie. Moim zdaniem idealne i jest wręcz perfekcyjny. W racjach żywnościowych jadłem już musli wiele razy, ponieważ to jest często właśnie takie typowe danie śniadaniowe w 24-godzinnych racjach. I muszę wam powiedzieć, że jest to zdecydowanie najlepsze musli, jakie w życiu jadłem z racji żywnościowych. W sumie to jest nawet lepsze niż musli, które ja sobie sam robię. Jest przepyszne. Są tutaj również owoce. One się niestety gubią w tym, można powiedzieć, sosie. Tak naprawdę chciałbym tutaj powiedzieć wręcz w tym mlecznym sosie tak naprawdę tego całego musli. Ponieważ on jest bardzo przyjemny, bardzo słodkawy, bardzo, ale to bardzo mleczny i to po prostu robi robotę. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Myślę, że do musli będzie pasować kakao, tak więc spróbujmy ten napój. Jeśli chodzi o kakao, porównałbym to do takiego możliwie zwykłego, taniego kakao ze sklepu. Takich typowo takich miksów kakaowych bym bardziej powiedział, napojów kakaowych, gdzie jest dosyć dużo cukru. Jest to zdecydowanie kakaowe, ale to bardzo słodkie. Zostaje na języku, zostaje w gardle. Czuć ten cukier, czuć, że tego jest tutaj po prostu dużo. Pomimo tego, że w zapachu jest taki fajny mleczny aromat, to w smaku niestety to znika. Zostaje ten cukier i takie chamskie, mocne kakao.
zdecydowanie nie jest to najlepsza rzecz w tej racji. Mamy sporo rzeczy słodkich, ale zaczniemy sobie od rzeczy wytrawnych i nie tylko. Więc mamy tutaj chlebek, taką małą zgniecioną bułkę, można powiedzieć. Jak i mamy rybę. Zaczniemy sobie od makreli w sosie pomidorowym, ponieważ bardzo fajnie wygląda i bardzo fajnie pachnie. Nie ma to jak 3-letnia ryba. Spróbujmy sobie, jak to wygląda po 3 latach. Czemu ja to zacząłem dmuchać? Przyjemne, aromatyczne, pomidorowe. No i po prostu makrela w sosie pomidorowym. Nie dodać, nie tu ująć. Każdą taka makrela w sosie pomidorowym smakuje tak samo jak każda makrela w sosie pomidorowym, którą możemy kupić w naszych sklepach. Jeśli zaś chodzi o chlebek, pachnie jak taki typowy chlebek z amerykańskich racji żywnościowych i swego rodzaju tak zwane flat over, to się chyba nazywa, albo jakoś tak podobnie, czyli takie swego rodzaju ciastka z jakimś musem w środku w racjach brytyjskich, czyli tak bardzo chemicznie bym powiedział. Chleb bardzo puszysty, bardzo gąbczasty, kiedy to wszystko się rozgryzie, on się jakby trochę powiększa wraz ze śliną. Bardzo nietypowe uczucie jedzenia takiego chlebka, naprawdę gąbczasto puszystego. Następna rzecz, czyli tuńczyk. Tuńczyk w wodzie, czy też po prostu tuńczyk w sosie własnym, w takich oto kawałkach. Pachnie jak tuńczyk, który dosyć długo leżał w puszce i smakuje tak samo. Po prostu naturalny, dobry tuńczyk z puszki. Ale chlebek całkowicie bez smaku. Brakuje tutaj czegoś. Jest bardzo gąbczasty. Myślę, że dobrym wyborem teraz będzie herbata. Zwykła, cejlońska herbata. Ponownie bez zaskoczeń, smakuje po prostu jak zwykła, czarna, cejlońska herbata dostępna w każdym sklepie z cejlońskimi, czarnymi herbatami. Dobra, o nawet wyrazistym smaku, tym bardziej, że ta saszetka już tutaj jest tak naprawdę chyba z 8, jak nie 9 minut. Przyjemna herbata, nie gorzkawa, bez cukru, można śmiało pić. Dobra rzecz. Powoli dochodzimy do rzeczy słodkich, ale zanim to nastąpi, musimy jeszcze spróbować pasztetu. Pasztet wieprzowy z wątróbką, również wieprzową. No, co mielibyśmy nie mówić, opakowanie wygląda ekskluzywnie. Czarne, ze złotą wstawką, jeszcze jakieś ładne logo. Ktoś się tutaj postarał, oby ten pasztet był też ekskluzywny. Okej, jednorodna konsystencja. Na razie wygląda przyjemnie. Pachnie bardzo dobrze. Pachnie bardzo dobrze, tak bardzo mocno przyprawione. Pachnie pieprzem, bardzo przyjemnie pachnie pieprzem. Do racji nie dają nam żadnego noża ani nic, więc całą tą rację tak naprawdę musimy zjeść za pomocą dwóch łyżek. Tak więc pozwólcie, że ja to po prostu za pomocą łyżki nabiorę i dam na krakersa tym razem, na ciastko wielozbożowe. Pachnie genialnie. Wow! Jeśli mnie jakoś dłużej oglądacie, to wiecie, że nie przepadam za pasztetem z wątróbki. Nie smakuje mi to po prostu, ma taki dosyć specyficzny smak. No i po prostu mi to nie smakuje jako jedna z wielu rzeczy. Ale ten pasztet jest bardzo fajny i tej wątróbki praktycznie w ogóle nie czuć. To smakuje jak taki bardzo fajnie, dobrze przyprawiony, ze sporą ilością pieprzu, pasztet wieprzowy. Bardzo fajna sprawa. Napój, tym razem izotonik o zapachu wieprzowym, czy też o smaku. O! Bardzo fajny, mocno orzeźwiający, leciutko słodkawy, leciutko kwaskowaty. Smak takiej typowo chemicznej, powiedziałbym, że z chwili, ale bardzo fajna sprawa, dobre, orzeźwiające i nie za słodkie. Często właśnie problemem tak zwanych sportowych drinków w racjach żywnościowych jest to, że one są bardzo słodkie po prostu. A tutaj jest idealnie zachowana proporcja tej kwasowatości brzoskwini, w tym przypadku akurat, i tej lekkiej słodyczy. Bardzo fajnie, dobrze zrobiona. Słodkie rzeczy, ale zanim do tego dojdziemy, jest jeszcze ostry sos. Ostry sos w racjach żywnościowych bardzo często można tak naprawdę spotkać. Racje amerykańskie bardzo często je mają. W racjach brytyjskich jest również bardzo ostry sos i to praktycznie w większości menu. Jeśli chodzi o tego typu sosy, można sobie go dodać tam, gdzie nam się podoba. Najczęściej dodaje się go albo do dania głównego, albo na przykład nawet i chlebek można tym polać w przypadku jakichś gęstszych sosów, a my po prostu dodamy go do dania głównego i zobaczymy, jak to wszystko się będzie zachowywać. Tylko pierw muszę wszystko otworzyć, bo coś mi się właśnie zepsuło. Na szczęście żołnierze zawsze mają nóż, więc ja sobie wziąłem. Okej, to jest ten z tych gęstszych. Nie przesadajmy może. I spróbujmy cały taki zestaw. Nie jest to ostry sos. Jest to ten typ sosu, który jest taki przyjemno kwaskowato ostry, który nie niszczy tak naprawdę całego smaku potrawy, tylko dodaje właśnie ten swój smak. W przeciwieństwie do wielu innych takich typowo ostrych sosów, które są po prostu ostre i ci wypalają gardło. Bardzo fajnym połączeniem jest ten sos wraz z tym spaghetti. Dzięki temu ten bardzo intensywny smak tego spaghetti, tego sosu, trochę zanika i trochę bardziej się wywyższa ten smak fajny, taki ostro kwaskowaty tego ostrego sosu. Bardzo fajny dodatek. Mi osobiście bardzo smakuje takie właśnie połączenie. Jak to się mówi, najlepsze na koniec, ale zacznijmy od orzeszków. Typowe solone orzeszki. Jeśli chodzi o rodzynki,
tak samo bez zaskoczeń, no i suszona żurawina. Tak samo bez zaskoczeń. Po prostu bardzo fajne i bardzo dobre przekąski, które dodatkowo mają trochę kalorii i tłuszczu, no i które dodatkowo po prostu mają swój dobry, typowy, owocowy smak, czy też typowo orzechowy. Bardzo fajne do przekąszenia pomiędzy właśnie tymi daniami. Myślę, że czas przejść do rzeczy słodkich. Zaczniemy sobie od jednego batonika, którego nie jestem pewien, ponieważ widać, że on w transporcie już nieraz się roztopił, potem się znowu złączył itd., itd. Czyli batonik proteinowy, batonik białkowy. Ale się zrobił... Halo! Ale gąbczasty! Pachnie dosyć średnio. Czuję się jakbym gumę jadł. Dosłownie jakbym gumę jadł. Niestety, ale bardzo trudno mi go ocenić. Widać, że po prostu już się nieraz roztopił. Jest bardzo gumiasty. Jeśli chodzi o smak, to praktycznie żadnego smaku tutaj nie czuję. Miejmy nadzieję w takim razie, że ten batonik będzie lepszy. Jest to batonik zrobiony z owoców i z orzechów, który pachnie wręcz fenomenalnie. Jest przepyszne, połączenie daktyli z orzechami to jest takie typowe, bardzo dobre połączenie i w tym przypadku również wyszło wręcz fenomenalnie. Mamy przyjemny, słodkawy posmak daktyla, który tutaj jest sprasowany w całej, żeby to jak najlepiej trzymał. No i orzechy w środku, które są genialne i chrupiące, no i oczywiście dają swój smak. Bardzo fajny batonik, chyba nigdy czegoś takiego w polskich sklepach nie widziałem, tak przynajmniej mi się wydaje. Bardzo coś dobrego, zarazem chrupiącego, jak i rozpływającego się w ustach. Bardzo fajna sprawa. Przed chwilą były dosyć mocne, intensywne smaki, więc mam nadzieję, że ten mus owocowy trochę to zmieni. W tym przypadku mamy truskawkę i banana. Bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo orzeźwiający. Taki typowy mus, nie z tych gęstych, ten taki bez dodatku jakichkolwiek jogurtów albo czegokolwiek innego. Po prostu owoc, owoc i trochę cukru, co czuć niestety. Ale bardzo dobre. Co na czekoladę? Jej tutaj nie ma zbyt dużo. Jedna dosyć taka mała tabliczka. Pachnie czekoladowo, a smakuje... bardzo, bardzo chrupiące. Szczerze mówiąc, smakuje jak taka typowa, najtańsza dosłownie czekolada. To nawet nie ma tego czekoladowego smaku niestety. Dżem owocowy, sztuk dwie. Próbuję to dać na chlebek, może to akurat z tym będzie lepsze. Przyznam się bez bicia, te chlebki nigdy mi nie smakowały. One bardzo często tak po prostu smakują taką chemią, tak dosłownie taką chemią, takiej, której nie potrafi, nie da się wyobrazić, nie da się o tym powiedzieć, to trzeba po prostu spróbować. Mają taki bardzo nietypowy, niedobry posmak i to praktycznie wszystkie tego typu chlebki, które są właśnie w takich opakowaniach próżniowo zapakowanych, z takim małym woreczkiem, żeby chyba pochłaniał wilgoć i tak dalej, zapakowane. No i niestety dżem tutaj po prostu nie polepsza sprawy, bo ten dżem jest dosyć znany, w wielu rasach żywnościowych właśnie występuje dżem tej firmy i dla mnie to jest dżem o smaku cukru. To jest po prostu cukier w płynie z jakimś małym dodatkiem truskawek, których nawet nie czuję. Dla mnie to jest po prostu cukier w płynie. Nie smakuje mi to. To jest taki możliwie najtańszy, bardzo, bardzo mocny pod względem ilości cukru dżem. W takim razie mam nadzieję, że masło orzechowe będzie z tych lepszych. Jeśli chodzi o konsystencję tego masła, to widzę, że trochę się tutaj rozdzieliło masło orzechowe i tłuszcz, bo jestem w stanie... Znaczy masło orzechowe i tłuszcz. Po prostu tłuszcz czuję, że się trochę wydzielił, bo tutaj jest to o wiele bardziej miękko, a tutaj już jest taka mocna konsystencja. A więc jestem... No, popróbuję to zrobić tak, żeby to jakoś naprawić. Tu jest w ogóle jeszcze jakaś... Ło, tutaj to jest takie twarde, że nawet nie potrafię tego zgnieść. No, widać, że 3 lata to już trochę za długo. Best before 13.12.2019. 89% orzeszków, bardzo dużo, dekstroza i sól, nic więcej. No, skład wygląda obiecująco, szczerze mówiąc, ale już konsystencja tego... Boję się. Damy to może na to. Zrobię porządek, bo obstawiam, że to się po prostu wyleje dosłownie z tego. Może spróbuję, czy się jakaś woda stąd nie wyleje. Chyba jednak... O! No, to jest to, co mówiłem. Trochę się to masło orzechowe rozdzieliło. I mamy dużo takiej po prostu, no wręcz wody bym powiedział. Próbuję to teraz może jakoś te bardziej gęste rzeczy tutaj właśnie się dostać, bo powinno być okej, ale wow, No niestety, konsystencja tego, za dużo czasu minęło. To jest wręcz takie tałe. To się kruszy, to masło orzechowe, dosłownie się kruszy, a z drugiej strony się leje. Tak więc niestety, ale po prostu, no nie wytrzymało tych warunków, nie taki okres, ale spróbujmy i tak. Gdzieś tam to masło orzechowe jest, gdzieś to trochę czuję, ale niestety do względu na konsystencję jeden kawałek jest dobry, a nagle mam taką grudkę masła orzechowego. No i to jest trochę takie bezpłciowe bym powiedział. Niestety, ale widać, że masło orzechowe po prostu nie wytrzymało, czy to temperatur, czy to zmian temperatur, czy innych rzeczy. Po prostu
coś się z nim stało i jest nie tak. Niby masło orzechowe, ale nie do końca. I na sam koniec, żeby odświeżyć oddech po tym wszystkim, guma. V6, sztuk tych gum było razem aż 6, jeśli się nie mylę, więc dosyć sporo. Przyjemna, dobra, miętowa guma. Z tych troszeczkę bardziej słodkawych. Moi drodzy, myślę, że co nieco się już rozgadałem, tak więc krótkie podsumowanie. Oczekiwałem, że duńska racja wojskowa będzie troszeczkę lepsza, ponieważ cywilna racja, którą już nagrywałem chyba rok, jak nie dwa lata temu, ale ten czas leci, była genialną racją, była jedną z najlepszych praktycznie ze wszystkich, które jadłem w życiu. Tutaj pomysł na rację jest wręcz genialny. Zamysł na bardzo dużą różnorodność, na ogrom możliwości, na możliwości w ogóle połączenia tego wszystkiego, tak jak nam się by podobało, jest bardzo fajny i jest bardzo dobrze zrealizowany, ponieważ wybór, sami przyznacie, mamy tutaj ogromną ilość rzeczy, i nic się praktycznie nie powtarza. Każda jedna rzecz to jest coś innego. Nie ma tutaj monotonii, bardzo fajnie jest to przemyślane. Jeśli zaś chodzi o taki smak całości, to powiem, że jest tak bez szału, ale nie jest źle. Po prostu być może oczekiwałem czegoś innego, być może oczekiwałem czegoś bardziej egzotycznego, nietypowego, a tutaj po prostu są wrzucone takie typowe, mocne produkty, które same w sobie są dobre, bo są po prostu dobre i są dostępne wszędzie, jak na przykład tuńczyk, który jest po prostu tuńczykiem, jak makrela, która jest po prostu makrelą, jak wszystkie te przekąski, które wszędzie smakują tak samo i nie jest to cokolwiek specjalnego, no to właśnie jest to dobre, mogło być lepsze, spodziewałem się czegoś lepszego, nie jestem może jakoś tym zawiedziony, ale tak jak mówię, mogło być lepsze, ponieważ jest kilka rzeczy, które jakby obniżają ten poziom swego rodzaju. Masło orzechowe trudno zepsuło się, być może po prostu było po tym właśnie urzędowym terminie. Batonik proteinowy, jak widać, też tego nie przetrwał, bo nie miał smaku. Czekolada bez smaku. Dżem, dla mnie to jest po prostu cukier w syropie, nic innego. Danie główne naprawdę smaczne, fajne, mięso mogłoby być lepsze. Po dodaniu tego ostrego sosu, moim zdaniem przynajmniej to danie było o wiele lepsze, o wiele fajniej, wyraziste, coś jeszcze bardziej innego. Chlebek jak chlebek, niestety, ale po prostu one mają taki typowo chemiczny posmak. Jak się go wącha, on jest kwaśny, można powiedzieć. Znaczy kwaśny, no. No ma taki dziwny zapach, naprawdę dziwny zapach. I nie chodzi o to, że on się zepsuł, nie, nie, nie. Wszystkie chlebki, które w życiu jadłem tego typu, tak samo smakują i taki sam mają zapach. Ciasteczka zbożowe bardzo dobre, co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście przekąski i pasztet. Pasztet mnie chyba tutaj zaskoczył najbardziej. Zdecydowanie pasztet bardzo, bardzo dobry, bardzo fajnie zrobiony, bardzo mięsny, bardzo dobrze przyprawiony i akurat jeśli chodzi o pasztet, to ten mi smakował. W porównaniu do całej racji, to jest ta jedna rzecz, która się tutaj wywyższa, można powiedzieć. No i napoje. Kawa bardzo dobra, herbata, typowa herbata, ok. Kakao niestety trochę zbyt słodkie i napój, ten sport drink, moim zdaniem również bardzo dobry. No i musli. Musli to również była rzecz fenomenalna, której pewnie nie zapomnę. Długo, 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 bo było bardzo dobre, o genialnej konsystencji, słodkawe, mleczne, musli zdecydowanie obok pasztetu wędruje na pierwsze miejsce w tej racji, przynajmniej dla mnie. A tak jak wspomniałem, nie była to racja zła, oczekiwałem może czegoś większego, może czegoś bardziej nietypowego, jak sobie tak myślę o Danii, no to trochę czegoś bogatszego można powiedzieć, ale są tutaj po prostu takie typowe produkty, które same w sobie są dobre i kilka produktów, które niestety, ale mają ten poziom niżej w porównaniu do całości. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co Wam się nie podobało, to postaram się to w następnym odcinku poprawić, żeby było coraz lepiej, coraz fajniej. A ja mam nadzieję po prostu, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.